Mama świętej pamięci lubiła to imię. Miała chyba jakiegoś znajomego Włodka, takiego grzecznego, ułożonego. I ona mówi, może on taki będzie. I było wszystko klepnięte do ostatniej chwili, kiedy mama miała wychodzić ze szpitala w Legionowie, gdy mnie urodziła. I pielęgniarki mówią do mamy, pani Zosiu, pani taka religijna kobieta, taka wierząca. I pani synowi dałaby na imię Włodzimierz? Przecież Lenin był Włodzimierz. I mama się tak przejęła, ja broń Boże tutaj nie chcę, nie mam nic przeciwko Włodzimierzom, ale tak mama się przejęła, że zaczęli wymyślać, a może Wojtek, nie, Wojtek bez Fortek, to tak wiecie, krążyły te głupie powiedzonka, no w końcu Bogusław, Boguś, no i tak zostało, dwa falstarty. I być może to się gdzieś tam odcisnę. Ja już nie pamiętam, czy ja wszystko w książce opowiadałem, ale to nie jest tak, proszę Państwa, że myśmy tacy byli urwisowaci, ale tacy urwisowaci grzecznie. Nie, to już czasami było grubo. Ja Państwu powiem jeden przykład, co brat mi zrobił starszy, jak myśmy się tam tłukli czasem jako dzieciaki. Brat mi zrobił tak zwany rowerek. On miał wtedy z tydzień zakazu wychodzenia z domu na podwórko. Wkładał małe karteczki między palce i podpalił. I wtedy się macha nogami, żeby to zgasić, więc co? Jakby rowerek. Więc proszę Państwa, to nie były żarty takie delikatne. Kiedy mama nie dawała sobie z nami rady, a była w pracy, tata był w pracy, mama pracowała w domu, chałupnictwo miała, żeby mieć na nas oko nieustannie, dlatego że ona się tak o nas z tatą bali, gdy się chowaliśmy tutaj na pracę, byli gitowcy, żeby nas to towarzystwo nie wciągnęło, to mama chciałaby ciągle w domu, że wracając ze szkoły miała nas na oku. Każdy musiał podejść, dać buzi. Buzia, no pocałować mamę, zrozumiały miłość matki do synów, ale co tu się oszukiwać, mama po prostu nas chciała sobie obwąchiwać, czy nie było papierosów, czy jakichś innych atrakcji. I to jest wielkie błogosławieństwo, że mama zawsze była w domu. I kiedy mama raz sobie nie dawała z nami rad, klapsa dała, groziła, że poskarży tatusiowi. Wiecie, co dopiero pomagało? I tego życzę wam, drogie panie, wszystkim. Kiedy mama sobie nie dawała rady, przez łzy mówiła, ja już nie mam do was siły, jak się nie uspokoicie, to ja sobie pójdę w świat i was zostawię. I wtedy ciary po plecach. Dom bez mamy, to jest nie do wyobrażenia. To dopiero nas jakoś wyhamowywało. I tak mniej więcej do 13 roku życia, gdy pojawiła się pewna historia, która jest opisana w książce, nastąpiło takie wydarzenie, bo ono jest za długie, żeby opowiadać, to już tylko wspomnę, że to jest w książce. Potem wajcha poszła w drugą stronę i od 13 roku życia mniej więcej tak ku dobremu, wydaje się ku dobremu, chociaż jeden Pan Bóg wie i spowiednik, że aniołkiem do tej pory nie jest. Pewnego razu, jako kilkulatek, zrzucił ksiądz z balkonu z 11 piętra kilkaset papierowych samolocików. Ładnie to tak śmiecić? Może troszkę nieekologicznie. Tutaj właśnie z tego balkonu z 11 piętra z braćmi, ze starych zeszytów wydzieraliśmy kartki i zrobiliśmy takie te samoloty, kilkaset tych samolocików. No i chcieliśmy na 11 piętro. Jak to będzie latało? Za 200-300 tego zrzuciliśmy. Schowaliśmy się oczywiście za barierkę, żeby nas nikt nie widział. I ja po południu, gdy wyszedłem, pani Kazia, nasza kochana dozorczyni z bloku, z tym szpikulcem, co za łobuzeria, co za dranie, nie tyle tego tutaj nas śmiecili. A potem pani Kazia do mnie do spowiedzi przychodziła, gdy byłem proboszczem w katedrze. A teraz pani Kazi wnuczce będę ślubu udzielał w katedrze u swego serca.
No więc rzeczywiście człowiek się nie zastanawia, czy to mądre, niemądre, aby było atrakcyjnie i wesoło. Będąc na kolonii, o mały włos nie stracił ksiądz życia, a wszystko z powodu uczucia do Elki, serce zabiło mocniej. Chciałabym, żeby ksiądz opowiedział Państwu, jest opisane, jak to było. Proszę Państwa, wiecie, że każdy z nas w życiu popełnia różne gafy. Wiele gaf opowiada w czarnym humorze, ale to, co ja zrobiłem w Głuchołazach, na Kolonii, w latach 70., właśnie wtedy, kiedy miałem 13 lat. Może ktoś, kto był w dawnych latach w Głuchołazach, wie, że tam był jeden z najpiękniejszych basenów w Polsce, położony pod pięknym lasem z 10-metrową wieżą do skoków do wody. Basen głęboki, tam 4,80. No i oczywiście ja byłem w najstarszej grupie chłopaków. To była niedziela. Nasz wychowawca zabrał nas na basen. Poszła też najstarsza grupa dziewczyn. Tam była taka Elka, troszkę starsza ze 2 lata. Ja się w niej podkochiwałem tak na odległość. Wieczorem miała być zabawa. No i chciałem zwrócić uwagę na siebie. No i tak jak tu chłopaki, ty zobacz, skoczyłbyś kiedyś z takiej wieży? A co, nie skoczy? A co, ja nie skoczę? Ja nie skoczę? Ja też skoczę. Obserwowaliśmy, jak skaczą profesjonaliści, naprawdę świetni skoczkowie. Ja nigdy w życiu nie skoczyłem do tego momentu nawet na nogi. Ja obserwowałem, jak skaczą ci zawodowcy. Pod kątem prostym w ostatniej chwili się prostowali. Proszę Państwa, wiedziałem, że dziewczyny się patrzą, Elka też. I weszliśmy we 4, tych 3 wymienionych kolegów zeszli, zostałem sam. Ja powinienem już w nieporęcie leżeć na cmentarzu albo na wózku siedzieć. Pan Bóg czuwał nade mną i wiecie, że ja skoczyłem. Nic mi się nie stało, nie przygięło mnie. Wieczorem była zabawa, Elka zatańczyła ze mną. Kolonia się skończyła, z Elką się skończyło. Wiecie, jak to te wyjazdy kolonijne. I wtedy powstała nawet taka, sam ułożyłem na festyn parafialny zwrotkę piosenki. Po coś stawał na tej belce, by pokazać głupiej Elce, żeś odważny jest. Po coś skakał do basenu, by pokazać niejednemu, żeś gierojem jest. Tak się popisywałeś, teraz tylko głupio ci, a Pan Bóg ciągle czuwał, żebyś księdzem był. Widzicie, co jestem, za to ułożyłem. Ale już nie zanudzam tym wątkiem. Księże, a co takiego wydarzyło się w pierwszym roku w technikum na zajęciach u profesora Chruścickiego z rysunku technicznego? Proszę Państwa, kolejny, jeden z najdramatyczniejszych momentów w moim życiu. Wiecie, dzisiaj, zanim się pośle syna, córkę do szkoły średniej, ile to jest analiz rodziców, rozmów, jakie ty masz powołanie, jaki ty masz dar, do czego ty jesteś utalentowany, w jakim kierunku. A kiedyś to się wybierało szkoły trochę inaczej, przynajmniej w moim przypadku. 4 synów, ja chciałem iść do Władysława IV, bo większość kolegów, koleżanek szło do Władka, a ojciec wtedy jeszcze paląc papierosy, jakie my tu liceum? Nie zdasz na studia, co ja z tobą zrobię? Zawód musisz mieć. Do jakiegoś technikum. Może samochodówki. Andrzej chodzi, starszy brat. Pojechaliśmy, a była środa. Mieliśmy 1,5 godziny, bo o 17:30 Legia grała ze Śląskiem. I trzeba było szybko gdzieś papiery umieścić, żeby zdążyć na mecz z tatą. Poszliśmy na wtedy Maklewskiego, obecnie Jana Pawła. Sekretarka mówi, proszę pana, nie mogę przyjąć podania, bo syn ma astygmatyzm. To do samochodówki go nie przyjmą. A ojciec tak, wybór szkoły dla syna. A gdzie by pani radziła, żeby te papiery złożyć? Mój syn chodzi do Kolarskiego, tu na Okopową, bardzo dobra szkoła. Przyjmą, bo to technikum mechaniczno-elektryczne.
O, Boguś, wuj Okaliński kończył Kolarskiego przed wojną. A jak ja zobaczyłem jeszcze boisko przy szkole, mówię, tato, to była szkoła moich marzeń. Bo to blisko, sąsiednie ulice prawie. Złożyliśmy papiery i co najważniejsze, jeszcze na Legię zdążyliśmy. Przyjęli mnie do szkoły i powiem, no i jestem w tej szkole. Szkoła wspaniała, naprawdę, ja bym dziś drugi raz do tej szkoły chciał trafić. Jest jesień, jestem w pierwszej klasie, to był tylko wstęp, jak wybieraliśmy szkołę. I paru uczniów w ciągu 2 miesięcy wyrzucili za zachowanie, za jakieś tam niestosowne tam postawy, więc nie było łatwo się utrzymać. I przyszedł listopad, i wchodzimy na lekcję rysunku technicznego. Taki starszy profesor, właśnie wspomniany, pan Chrościński. Cisza, cisza proszę w tej klasie. Cisza, bo jak się nie uspokoicie, to ogłoszę konkurs na kretyna numer 1 w tej klasie. Taki żarcik. Taki Andrzej Różycki, zresztą z Grochowa. Panie psorze, pierwszy kandydat jest. A kto to taki? No oczywiście mnie się wyrwało, psor. Kto to powiedział? To Kowalski, chodź, to ty powiedziałeś. No wiecie, proszę państwa, tak palnąć wobec nauczyciela, ja się dzisiaj wstydzę, spowiadałem się z tego 500 razy. Wstydzę się do tej pory. O bratku, 2 z zachowania, 2 za brak czegoś, 2 za brak zeszytu, 3 dwóje na jednej lekcji, żeby to był koniec. Ale to nie był koniec. On kazał zorganizować radę pedagogiczną na długiej przerwie i na radę, co z Kowalskim zrobić, bo to było skandaliczne zachowanie. No wiecie, nauczyciela praktycznie powiedzieć, ty kretynie, no obrzydliwe. Wzywać rodziców. Dobrze. Rada ustaliła wezwać rodziców. Więc jak wezwać rodziców, to wyrzucają mnie ze szkoły. Wprost mi tego wychowawczyni nie powiedziała, która wiem, że bardzo mnie lubiła. Pani Irena Kłopotowska. Pozdrawiam ją serdecznie, jest sołtysem gdzieś za Piłą teraz, tam mieszka. Cudowna wychowawczyni. Bardzo mnie lubiła, zawiodłem ją, byłem gospodarzem klasy. Przychodzę do domu, jak zbity pies, nie poszedłem wtedy na trening, na Legię, mamo, tato, musicie się przygotować na najgorsze. Wyrzucają mnie ze szkoły. Co się stało? I opowiadam. Ja wtedy wszystko w szczegółach opowiedziałem. Tu jest kolega z klasy, Arek, być może był świadkiem tego i pamięta. Proszę państwa, opowiedziałem w szczegółach. Moja mama mówi, Marian, ja tego nie przeżyję, idź ty do szkoły. A ojciec się zdenerwował, ale taki przejęty nie był. Zosiu, nie denerwuj się, komuna głupich, a silnych potrzebuje, będziesz kopał rowy, Zosia, nie denerwuj się, pójdzie do łopaty. Tak, mniej więcej ojcowie tak reagowali, tam 4 klasy miał to. I słuchajcie, idzie. I tutaj, wiecie, jak piękną rzeczą była kiedyś taka jedność rodziców, nauczycieli, że rodzic brał stronę nauczyciela. Nie, uczeń, syn narozrabiał i teraz on wielki bohater. Ojciec uderzył w pokorę. Dzień dobry, panie profesor, ja jestem ojcem tego artysty Kowalskiego. Wiemy, co on nabroił. Chyba wszystko powiedział. Pani profesor, ja chciałem z tego serca przeprosić panią za ten wstyd. Pójdę do pana Chrościckiego, zaraz przeproszę. Jakby pani była tylko tak dobra, jak te papiery zabrać? Jak, gdzie go może do jakiejś zawodówki? Bo wiemy, ani teraz jest listopad, gdzie go przyjmą? Pani profesor, dobrze, że pan przyszedł, pani Marianie. Po pierwsze, ja chciałam pana przeprosić za mojego kolegę, pana Chrościckiego, który zachował się, uważam, niestosownie jako nauczyciel, ponieważ doświadczony nauczyciel nie może takich głupich żartów robić. Co to za pytanie, wybieramy kretyna numer 1 w tej klasie? Proszę pana, pana syn zostaje w szkole, nadal będzie gospodarzem klasy, jak do Bogusia mam nadal zaufanie i w ogóle jest wszystko w porządku, jakby coś, proszę przyjść, ale Boguś jest wspaniały uczniem. I mój ojciec nie wiedział, czy to jest jada, czy sen. Po
zbadaniał. Jak wtedy sympatia wychowawczyni uratowała mnie, moją skórę, no tak pewnie nie zdałbym matury. W zawodówce gdzieś bym tam przepadł. No i pewnie bym kopał dzisiaj. Może na wyższym poziomie, może na cmentarzu byłbym klabarzem. I to był jeden z takich dramatyczniejszych momentów. To jest nie do wyobrażenia, także czuwać nad tym, co się powie, nie chcieć się popisać za wszelką cenę. Księże, a jak to się stało, że nie został ksiądz aktorem, a księdza kariera aktorska trwała niespełna godzinę? Niespełna, 45 minut dokładnie. Proszę Państwa, właśnie ta pani Kłopotowska, cudowna polonistka, ona widziała we mnie aktora. Zapisała mnie do kółka teatralnego. Ja tam te wierszyki deklamowałem. W kółku teatralnym tam nawet papki nagrałem na jakimś tam pokazie dla nauczycieli, na Dzień Nauczyciela czy coś takiego. Boguś, ty musisz spróbować do szkoły teatralnej. Boguś, ty masz talent, spróbuj. I byłem w maturalnej klasie. Ta faza z tym powołaniem to miała różne takie zawirowania. W czwartej klasie już wiedziałem, że idę do seminarium, potem to odeszło. W piątej klasie jeszcze się wahałem, ale mówię, zajdę sobie na Miodową ze szkoły do PWSC, wezmę folder, zorientuję się, jakie tam są warunki. Wziąłem folder, spóźniłem się do domu. Mama pyta, gdzie ty byłeś? Ja mówię, wiesz, mama, zaszedłem w drodze powrotnej do PWSC. A co to jest? Szkoła teatralna. Państwowa Wyższa Szkoła Teatralna. A po co? No wiesz, mama tak Kłopotowska mnie mąci w głowie, a może aktorem bym był. Wziąłem swój folder, jakie warunki przyjęcia. Co? Ty aktorem? Siadaj mi od okna w kuchni. A co to znaczyło u nas w bloku usiąść od okna w kuchni? To znaczy, że dopóki mama nie skończyła kazania, nie było szans na wyjście, ponieważ między zlewozmywakiem a stołem w kuchni było tak wąsko, że jak mama stanęła, nie można było się przecisnąć. Mama do łazienki, siadaj mi jak skończę. 45 minut. Kazanie, konferencja, wykład, jakby tego nie nazwał, nauka jakby spowiednika. Ja miałabym włączyć telewizor i patrzeć, jak ty się łachmanisz na ekranie? Ja miałabym na to patrzeć? Wybić sobie z głowy to aktorstwo. 45 minut konferencja, kazanie, tak się skończyła moja kariera aktorska. Zosia mnie skutecznie wyleczyła. Będąc w wojsku, uciekł ksiądz na pogrzeb kardynała Wyszyńskiego, a następnie trafił do aresztu. Ale w tym areszcie nie było księdzu tak źle. Oczywiście, areszt w wojsku, szczególnie jak jest tak zwana fala, panowie, którzy byli w wojsku, to wiedzą, jak jest fala w jednostce, to wszystko panika, bieganie, przeglądy mundurowe. Najlepiej wtedy siedzieć w areszcie. To był 81 rok, bo wtedy w areszcie jest spokój. I to był 81 rok. Ja już miałem papiery złożone do seminarium, bo ja decyzję ostateczną o pójściu do seminarium podjąłem w wojsku. Gdy tam zmagałem się długo, po półtora roku pobytu w wojsku, pół roku przed wyjściem, wychodzę, idę do seminarium. I wtedy w maju, 28 maja, zmarł prymas tysiąclecia, ksiądz kardynał Stefan Wyszyński. Ponieważ ja już miałem papiery w seminarium, czułem się zobowiązany, że powinienem być na pogrzebie prymasa. Nie było przepustek, wszystkie wstrzymane, bo no właśnie już zbliżał się stan wojenny, zostało pół roku. I ja sobie myślę, no muszę być na pogrzebie. I mieliśmy takie swoje prywatne biuro przepustek za pralnią w Białobrzegach nad Zalewem Zegrzyńskim, gdzie służyłem. To znaczy trzy pustaki, jeden na drugi takie schodki zrobione. Przeskakiwało się przez mur i PKS z Załubic jechał tu na Pragę, tu wysiadałem. Wtedy były takie mundury wyjściowe, opięte, więc ja przekładając nogę przez mur, domyślacie się Państwo, w kroku szef poszedł, więc ja tak musiałem przy ścianie tego autobusu i uciekłem. Wracam po dwóch dniach, wzywa mnie dowódca kompanii Kowalskiej, gdzie byliście przez dwa ostatnie dni na przepustce. Kto wam dał? Z puli piłkarzy.
bo ja grałem w Impulsie Białobrzegu. Jak mecz był wygrany, były dwa dni przepustki, 48 godzin. Jak remis, 24. Przegrana, nie było przepustek. Nie kłam mi! Mecz był przegrany! Nie było przepustek. Kto ci dał przepustkę? Sam sobie wypisałem. Baczność za samowolne opuszczenie koszer każe was 6-dniowym aresztem szkolnym. Ja powinienem według regulaminu odpowiedzieć kara. A ja mówię, zaraz, obywatelu kapitanie, jak ja pójdę siedzieć do aresztu, pluton sieci wewnętrznej zostanie bez dowódcy. Nie ma Gapińskiego, nie ma szkolniaka. A może areszt szkolny? A szkolny to jest do obiadu, jest się na zajęciach, a po południu idzie się do aresztu. Co wy mi to będziecie jeszcze warunki stawiać? Ale może macie rację. Baczność każe was 6-dniowym aresztem szkolnym. Kara. I tu się zaczął problem. Proszę państwa, dzisiaj jest trudno uwierzyć. Żeby się dostać do aresztu, trzeba było mieć znajomości. Po znajomości do aresztu. Dlatego, że tam, kto zna Białobrzegi, Zalew Zegrzyński, to wie, że tam dyskoteki, dancingi. I wojsko uciekało na te dyskoteki i dancingi. WSW ich łapało i co chwila do aresztu. Areszt był przepełniony. Więc trzeba było, była taka lista kolejkowa na areszcie i trzeba było się jak za komuny zapisywać na meble, na wszystko. Zapisy do aresztu. Tu zajęto. Ja do dowódcy tak zwanego profosa aresztu, panie sierżancie, proszę, pan mnie zamknie jak najszybciej, bo ja chcę iść na urlop, na pielgrzymkę, a jak nie odsiedzę aresztu, to nie mogę iść na urlop. Taka jest zasada. Kowalski, we wtorek mi się zwalnia kapralowska cela. Wyciągnij sznurówki, żadnego paska, nic ostrego i melduj się, ja ci zadzwonię alarmowym i masz się meldować w areszcie. Zadzwonił. Do aresztu mam swoją celę, jestem u siebie, szczęśliwy. A ponieważ moją słabością jest drzemka po obiednia, to jest od młodych lat, niestety w areszcie łóżka są na zawiasy zamykane i na kłódkę. Po pierwszej nocy napchałem śmieci do kłódki i tylko przymknąłem, profus tam sprawdza, no nie można jej zamknąć, jest zamknięta, panie sierżancie. No i oczywiście go szukałem, rozkładałem sobie. I zresztą ta zasada jest do dzisiaj, jak zostałem proboszczem w Ostrówku, pozdrawiam Ostrówek, i miałem panią gospodynię Krysię, kochana, u której będę dzisiaj na imieninach, to była dla mnie jak matka, pani Krysia, cudowna kobieta. Ja mówię, pani Krysiu, pan nie zna moich zasad. Po obiedzie, 40 minut, budzić tylko jak pożar, powódź i jakby papież celibat zniósł. Po 24 latach, jak już nie jestem proboszczem, już tylko powódź i pożar. I tak spędziłem 6... A, właśnie, najważniejszego bym nie powiedział. I siedziało nas 3 piłkarzy. Wypuścili nas na mecz z Jednością Żabieniec. Proszę państwa, tak się składa, że wszyscy strzeliliśmy bramki. Wygraliśmy 3-1. Ja byłem pewny, że oni w nagrodę nas wypuszczą z aresztu. A tutaj dowódcy, cała ta wierchuszka wojskowa pułku. Wszystkich ich pozamykać, widocznie areszt im służy. Wszystkich ich zamknąć, to będą wreszcie grać. I wróciliśmy po meczu do aresztu. Tak to było. Bardzo mile wspominam areszt. Z wojska wyniósł ksiądz też między innymi umiejętność robienia serwetek. Na kordonkach i włóczkach zna się ksiądz lepiej niż niejedna kobieta. No nie, aż tak to nie. No rzeczywiście w drugim roku służby, wiecie, stare wojsko, robiło się serwetki. Mieliśmy taką szatnię piłkarską, czyli popularną kanciapkę. No i żeśmy sobie takie ramki porobili, gwoździki. Ja pamiętam jak dzisiaj, włóczka stylonowa, kordonek piątka, bo ósemka jest za cienki, bo się rwał. Półokrągłe igły i robiliśmy takie serwetki. Wszystkim ciotkom, bratowym, do domu robiłem takie kompleciki. Ale kiedyś jadę na przepustkę i mówi do mnie jeden z kolegów, Boguś, jedziesz na przepustkę, weź tam parę tych włóczek dla mnie kup. Ty to weź dla mnie, weź dla mnie, weź dla mnie. Ja dwie siatki takie reklamowe z tymi włóczkami idę do jednostki. Przechodzę przez biuro przepustek,
komendant garnizonu. Żołnierzu, jakim prawem w reklamówkach, czy żołnierz nie wie, jaki jest regulamin? Szary papier, szara paczka? Proszę mi tu pokazać, co żołnierz wnosi. Pewnie alkohol. I wiecie, proszę Państwa, ja wtedy raz w życiu wolałbym mieć alkohol niż te włóczki. Bo ja się skompromitowałem jako facet. A jeszcze stały dwie dziewczyny do swoich narzeczonych. Patrzył, jak żołnierz podpada, a on wyjmuje te włóczki. Co wy mi tu spektry będziecie robić? Zakład włókienniczy? Zameldować się do dowódcy kompanii będzie kara aresztu. On zapomniał jeden. Jaka kompromitacja. Żołnierz, który ma bronić ojczyzny, dwie torby włóczki. I no to było straszne. No ale... A, jeszcze jedno z wojskiem uprzedzę, pani Kasiu. Ponieważ kiedyś taki mój kolega z kompanii mówi: Boguś, ja mam tak zwane przepały. Przepały to znaczy, był kierowcą, za dużo paliwa mu wychodziło. Dziwne, bo samochody na ogół stały w garażu, a ciągle paliwa brakło. Domyślacie się, o co chodzi, kiedy paliwa nie było na stacji. I szli na wioskę, tam parę litrów sprzedali. Było na jakieś książki z wydawnictwa Esprit. Na pewno chcieli w Esprycie coś kupić. I mówi do mnie: Boguś, wiedziesz, to weź, wyślij telegram. Ojciec chory, przyjeżdża natychmiast. To jak przyślesz mi telegram, może na telegram mi wypuszczą na przepustkę do chorego ojca. Ja przyjechałem tutaj na Bleszaną, wtedy się dzwoniło na pocztę. Proszę pani, chciałem nadać telegram. Jednostka 2474. Do kogo? Mirosław Osuchowski. Treść telegramu: ojciec chory, przyjeżdżaj natychmiast. Kto nadaje? A ja: zbolała matka. Oj! Wróć! Było najpierw: kto nadaje? Kolega z wojska. Oj, przepraszam, proszę podpisać: zbolała matka. Jakby to doszło, że tu kolega z wojska wysyła telegram, to by dostał jeszcze drugie tyle. No. Ojej, ile ty głupot trzech na rogu. Może coś poważniejszego? A przecież tam, nie wiem, czy są poważne rzeczy w tej książce. Są i poważne. Są i poważne. Dzięki Bogu. Serce matki trochę zna. Księdza mama przeczuwała, że jej ukochany syn Boguś może zostać kapłanem. To prawda, że pojechała do Częstochowy i stąd to przeczucie na pielgrzymce, tak? Właśnie, to była taka historia. Ja rzeczywiście, to jest taka poważniejsza rzecz. Matki mają taki dar od Pana Boga, tak zwanej intuicji. Ja twierdzę, że to jest pewien charyzmat. Nikt tak nie przeniknie dziecka swojego jak matka. Oczywiście ojcowie są ważni, oni mają inną rolę. Kiedyś może na ten temat porozmawiamy. Zresztą mężczyźni na ogół wyczuwają to i mówią, kiedyś tak na marginesie powiem, taka dziewczynka kilkuletnia miała takie lęki, budziła się w nocy i ojciec jej tłumaczy: Agatka, jak ci się coś w nocy stanie, to głośno wołaj: tata, tata, nie martw się, mama zaraz przyjdzie. Więc to jest bardzo klasyczne. Dziwnym trafem mama od dziecka, a szczególnie jak byłem młodym chłopakiem, mówi: Boguś, módl się, żebyś dobrze rozeznał swoje powołanie. Rodzice widzieli, że mnie ciągnie do ołtarza, ja byłem ministrantem, zaraz po komunii. Ja uwielbiałem służyć, ja po kilka mszy rano, na kilku mszach byłem, potem szedłem do szkoły po południu, albo na południe, bo to na dwie zmiany była szkoła. Do czego zmierzam? Dorastałem i wtedy bardzo poważnie się zrodziło ta myśl o seminarium. W czwartej klasie technikum byłem już prawie pewny, tutaj odbywałem rozmowy z takim franciszkaninem, wspaniały ojciec Ryszard. Radziłem się, rozmawiałem, potem trochę znowu myśli odpłynęły. I kiedy zostałem księdzem, w dniu święceń, to było 28 maja 1987 roku, tutaj bliziutko w archikatedrze, kiedy wróciliśmy do domu, byliśmy we trójkę, to był czwartek, bo wtedy w niebowstąpienie było w czwartek, teraz jest przeniesione na niedzielę. I wieczorem siedzimy sobie z tatą i mamą jeszcze przed prymicjami. Mama mówi: teraz to ci powiem moją tajemnicę. Zostałeś księdzem. Otóż widzisz, Boguś, kiedy ja
byłam już zamężna, już Andrzej był na świecie. Ja pojechałam z pracy na wycieczkę, bo wtedy nie wolno było mówić na pielgrzymkę, do fabryki guzików i do huty Bieruta w Częstochowie. A wiadomo, że autokar od razu jechał na Jasną Górę. Tylko trzeba było oficjalnie zgłosić wyjazd do fabryki guzików i huty Bieruta. I kiedy ja pierwszy raz, jako 24-letnia kobieta, mężatka, matka już, byłam świadkiem, jak odsłaniają obraz jasnogórski. Ja od dzieciństwa marzyłam być kiedyś na Jasnej Górze. Jak grały te fanfary, ja się tak wzruszyłam, że ja zaczęłam płakać. Gęsia skórka, zlana potem, z emocji. Płakałam ze szczęścia. I kiedy wróciłam do domu z tej pielgrzymki, okazało się, że ja ciebie mam pod sercem. I mama zaczęła sobie kojarzyć. Ale zauważcie, jaka delikatność mamy. To jest taka delikatność jakby Pana Boga. Bo Pan Bóg jest bardzo delikatny w powołaniu. Nie przymusza nikogo. Pójdź za mną, ale nie zmusi nikogo. I mama nie obciążała mnie tą prawdą do święcy, bo się bała, że jak mi to powie, to że ja będę taki przyciśnięty do muru, że musisz być księdzem. A mama chciała, żeby to było w wolności, całkowitej wolności. I za to jestem bardzo Panu Bogu i rodzicom wdzięczny, że mi nigdy tego nie powiedzieli dopiero w dniu święcym, kiedy przyjąłem prezbiterat. I dlatego, moi drodzy, to jest jakiś taki znak od Pana Boga. Dla niej ona przez ileś lat, 28 lat, dopóki nie zostałem księdzem, ona ciągle z tym żyła, ale trzymała to na dnie swojego serca i powiedziała mi to, gdy zostałem kapłanem. Także tu taka, jeden z wątków, bo no, pierwszą próbę powołania, to zaraz tam przyszedłem dzień przed pójściem do seminarium. Kiedy mama mi tam cerowała skarpety, bo to wtedy skarpet nawet nie można było kupić. Jakieś tam koszule jeszcze przyszywała, guziki. A tata leżał na kanapie w długim pokoju i krzyczy, a ja pakowałem się, krzyczy do mnie: Boguś, a na którą ty tam jutro do seminarium? Ja mówię: na 18. Jak na 18, jako 19 Polska-Niemcy? Ja mówię: tato, no ja muszę powoli a nie widzę ojca, nie widzę, on tylko głosował, bo ja w kuchni byłem. Ale jak na 18, człowieku, wiesz jaki mecz? Schuster, Breitner, Beckenbauer, człowieku. Ja mówię: tata, ja muszę już powoli umieć rezygnować, bo w seminarium będzie mecz, a ja będę miał mszę czy nabożeństwo, to nie mogę sobie wygrać. Ale bez przesady, to dzień później pójdzie. Mama nie wytrzymała. Marion, przestań go buntować. Przestań go buntować, niech idzie na czas, jak ma być. A ojciec wtedy tak z papieroskiem: no dobrze, pierwszą próbę powołania przeszedłeś. To był stratek. Ale czułem się dumny, że przeszedłem tę próbę. Księże, a dlaczego kandydatów do kapłaństwa powinno się obserwować na boisku i na stołówce, a nie w kaplicy? A z prostej przyczyny, bo całe człowieczeństwo, jaki kto jest, to wychodzi nie w kaplicy czy w kościele. Bo w kaplicy każdy złoży ręce, taką minkę zrobi, lekko przygięty, takie maślane oczka, tak, i się modli. To co można poznać prawdę o człowieku? Tu ojciec może potwierdzić. Są dwa strategiczne miejsca, gdzie wyjdzie, jaki kto jest. Przy stole w refektarzu i na boisku. No bo jak ja szedłem do seminarium, jako były piłkarz, no może nie zawodowy, ale profesjonalny, bo w paru klubach grałem, to ja myślałem, że w seminarium, jak się gra w piłkę, to klerycy: o, szczęść Boże, przepraszam, że cię lekko pchnąłem. Oj, szczęść Boże, może ci w ogóle oddać piłkę przeciwnikowi. Proszę Państwa, świętej pamięci ksiądz Piotr Pawlukiewicz zagrał tylko raz w seminarium, już potem nie wyszedł na boisko. Kawał, daj spokój, to jest seks. Życie można stracić. Graliśmy z Pallotynami mecz w Ołtarzewie. To były takie prestiżowe mecze. Diecezjalne seminarium na Pallotyńskie. Jak diakonowi złamali nogę,
z przemieszczeniem, to miesiąc przed, nie, on był na piątym roku, miesiąc przed diakonatem mu gips zdjęli. Taka walka, tak kości trzeszczą. Jedynie co, to się klerycy hamują przed jakimiś szorstkimi słowami. To przyznaję. Natomiast walka, nie ma, zmiłuj się. No i refektarz. Wiecie, kiedyś nas było 300 w seminarium, 50 w Tarkominie, 250 na Krakowskim. Bieda, jedzenie wyliczone, walka o my. No i teraz tak, jak ziemniaków podali na pół misek, to tyle, ile podali. No i teraz co? Ile sobie nałożyć, żeby dla kolegów starczyło? Tak, tu się altruizm sprawdzał, tak. Ja pamiętam, o, tak na marginesie, tego nie ma w książce. Do nas się zgłosił nas na pierwszy rok taki Edek Karwat, ale był na liście, ale w ogóle nie pojawił się w seminarium. Nie pojawił się, ale był na liście, a było nas 83 wtedy zgłoszonych do seminarium. Na jeden rocznik, największy w historii seminarium, wy sobie Państwo wyobrażacie. Więc myśmy, Ali, a Karwat był, więc 83 kotlety na obiad. Ja za Karwata dzisiaj, dobra, ja za Karwata. Za Karwata do czwartego roku, żeśmy kotlety dostawali, zanim się zorientowali, że Karwata nie ma. I teraz uwaga, proszę Państwa, jaki numer. Idę na pierwszą parafię do Żyrardowa, do Matki Bożej Pocieszenia. Podchodzi taki facet z żoną, z trójką dzieci, ksiądz Bogusław, tak. Tutaj ksiądz Stanisław Jurczuk, który w świętej pamięci akurat niedługo po księdzu Piotrze zna, polecił, żebyśmy się z księdzem zapoznali, trzymali, bo my też chodzimy w pielgrzymce. Edward Karwat jest. Ja pan z nowym śmiechem mówię, sorry, Edward, bo taki był u nas na liście na pierwszym roku. Jesteśmy mu wdzięczni, bo żeśmy przez 3,5 roku jedli kotleta za niego. A to ja, a my zrezygnowałem. Wiele dzięki za te kotlety, wiesz, że poszło. Na łamach książki wyspowiadał się ksiądz z wielu grzechów. Jak się okazuje, na spotkanie z Ojcem Świętym Janem Pawłem II udał się ksiądz z nożem w torbie. I to takim nożem, proszę Państwa, jak się nie zażyna. Proszę Państwa, wiecie, ja dzisiaj się uśmiecham. Ja bym był naprawdę sławny, gdyby Pan Bóg mnie nie uchronił. Proszę Państwa, jest rok 2000. Jedziemy z piłkarzami, piłkarska reprezentacja księży, jedziemy do Rzymu na spotkanie z Ojcem Świętym. Wtedy był w październiku zlot sportowców z całego świata. Słabiutki Ojciec Święty odprawiał mszę świętą na stadionie Olimpico w Rzymie, 100 tysięcy ludzi. Potem był mecz Włochy kontra reszta świata. Ale to nie jest w tej chwili najważniejsze. Rano mieliśmy mieć mszę świętą z Ojcem Świętym w jego prywatnej kaplicy, jako wtedy sekretarz ksiądz Dziwisz nam załatwił tę audiencję. Jesteśmy mu za to bardzo wdzięczni. I potem mieliśmy grać z Gwardią Szwajcarską, mecz piłkarski. I jedziemy raniutko. 5 rano wsiadamy do autokaru. Nasz taki ksiądz Mariusz Zapolski, który był całym szefem, przygotował albumy dla otoczenia papieża. I te albumy były popakowane tak ostro, takimi taśmami. Wiecie, jak to książki się pakuje, to nie można tak rozerwać. To musi być. Mówi, Boguś, weź, rozerwij te paczki, bo jak my to potem rozerwiemy? Ja mówię, ale nie dam rady, leć do kuchni, weź nóż, przetnij te taśmy. Pobiegłem do kuchni i siostra mi dała zakonna taki nóż, grochtot i z tym ostrzem, pociąłem te paczki. Mówię, Mariusz, biegnę do kuchni, zaczekajcie na mnie, nie odjeżdżajcie. Dobra, nie zdążymy, wsiadaj do autokaru. Ja nieopatrznie ten nóż wrzuciłem do torby, gdzie miałem albę i stułę. Tak po prostu nie pomyślałem. Idziemy na mszę z papieżem. Wchodzimy po tych schodach, tu kolejki na audiencję, a my boczkiem nas prowadzi jakiś prałat. I nagle ja patrzę, tymi aparatami badają, czy ktoś coś metalowego nie wnosi.
I ja po prostu, ja myślałem, że ja naprawdę zemdleję, że ja jakiegoś zawału dostanę. Wyjąć, odrzucić na schody? Nie mogę, bo zaraz kamery zobaczą, nóż wyjął ksiądz i odrzucił. To idę w torbie z nożem. Idę i ze dwóch, trzech nie sprawdzili, przeszedłem. Łaska Boża. Ja nie wiem, to jest po prostu niewyobrażalne. Gdyby, proszę Państwa, wyobraźcie sobie, że gdyby mnie złapali z tym nożem. Przesłuchanie, ksiądz, podróba księdza, czy prawdziwy? Prawdziwy. Dlaczego z nożem? Co to za tłumaczenie? Żadne tłumaczenie. Kamery, proszę Państwa, czarny pasek na oczach. Ksiądz Bogusław K. Kapłan diecezji warszawsko-praskiej został natychmiast aresztowany na 3 miesiące. Areszt najprawdopodobniej będzie przedłużony do roku. Z ciarki po plecach, przed iloma nieszczęściami, głuchołazy, skok do wody, z nożem do papieża. Nie, no jest za dużo. Księże, a co działo się na organizowanych przez księdza pielgrzymkach autokarowych, że kobiety po powrocie do domu śpiewały mężom, czy ty mnie już nie kochasz? A, no to proszę Państwa, rekord jaki pobiłem wyjazdów autokarowych, to było 7 autokarów, kiedy pojechaliśmy z Babic do Lichenu. Ja wtedy na pielgrzymce usłyszałem taką fajną pioseneczkę, którą chętnie śpiewaliśmy sobie na pogodnych wieczorach. Cy ty mnie już nie kochasz, cy co, cy cemu, cy jak, cy popsuł ci się autokar, cy co, cy cemu, cy jak. O mój ty słodki aniole, o signorito ma, pójdziemy na spacer w niedzielę, a mama nam chleba da. I tak w kółko, cy ty mnie, i tak se śpiewaliśmy, więc tak. Te kobiety, wiecie, uwielbiają jeździć. Proszę się na szybko koronkę, a potem... Cy ty mnie już nie kochasz, cy co, cy semu, cy ja. I tak kółko. Wróciliśmy z Lichenia. Pierwsza msza w niedzielę. Taki pan Andrzej, który krzyż nosił w procesji. Proszę księdza, co cię tam z tymi kobietami wyprawią na tej pielgrzymce? Moja żona wróciła i do mnie od rana. Cy ty mnie już nie kochasz. Kanonik mi świętej pamięci ksiądz Marian Kuzalski trochę mi dokuczył, mówi, te kobiety to z księdzem jeżdżą, bo tam tylko sialala i sialala. No nie, księże kanoniku, nie, naprawdę. My w jedną stronę się modlimy, z powrotem troszkę może na wesoło, ale w jedną stronę jest zawsze modlitwa. Bo uwierzę i jak to się mówiło kiedyś, pamiętacie, Pan Bóg mnie pokarał. Idę na mszę świętą, szykuję się do konfesjonału, kanonik stoi w zakrystii, wchodzą 4 kobiety. Proszę księdza, my na wycieczkę. Zapłaciły, zapisały się 4 kobiety. To kanonik mówi chyba na pielgrzymkę, nie na wycieczkę. Może być. Zapłaciły, wyszły, wraca jedna. Oj, księżurku, bo ja jeszcze zapomniałam zapytać, choć to nie takie ważne, to gdzie my jedziemy? Do Kłodnia. A, może być. Nawet nie wiedziałem, gdzie, aby jechać. Aby jechać, tak. A jak to było? Jak to było, że nie miał ksiądz do czynienia z prokuraturą, a był prokuratorem? A tak. Kiedyś ta stara nazwa kościelna, prokurator, prokurator od słowa łacińskiego procuro, procurare, troszczyć się, zabiegać. I prokurator, czy w zakonie, prawda, teraz jest już ta nazwa ekonom, zajmował się no właśnie tymi bytowymi sprawami. I to nie mnie się zdarzyło, mojemu poprzednikowi za komuny kłopot zaopatrzenia. I tu na Krakowskie przyjechał Żukiem, taki chłop ze wsi, mówi, proszę, i dla furtek klerycy stali, księżurki, mam pół cielaka, mogę sprzedać je drogą. Wiem, że u was są kłopoty z zaopatrzeniem. Oj, oczywiście, proszę pana, pan zaczeka, ja pobiegnę po księdza prokuratora, zaraz przyjdzie. Jak facet dał nogę,
ani cielaka, ani żuka, ani tego faceta. O co mi to se pomyślał? Gdy spotkaliśmy się ostatnio, powiedział ksiądz prymaprysowy żart o tych kapciach. A, jestem dumny. Świeżutka sprawa. To proszę. Uprzedzam. Moi są moi parafianie z Kobielskiej. Bardzo serdecznie ich pozdrawiam. Proszę Państwa, dumałem, co przyfastrygować na 1 kwietnia, drugi dzień świąt Wielkanoc. Ja gdzieś to słyszałem od kogoś. I pierwsza msza święta, druga msza święta i na każdy. Drodzy parafianie, w zasadzie ogłoszeń nie mam, tylko przypomnienie, że w pierwszy piątek miesiąca jest wieczór uwielbienia, o którym zapomnieliśmy wczoraj podać w ogłoszeniach. A druga sprawa, proszę o duże zrozumienie. Mianowicie, po wielu konsultacjach podjąłem decyzję, że od przyszłej niedzieli do kościoła na mszę świętą możemy wchodzić tylko w kapciach plastikowych, takich jak do szpitala. Chodzi o trzy rzeczy. O podniesienie czystości w kościele. Druga rzecz, ze względów estetycznych. I po trzecie, żeby nie było zazdrości, że ktoś ma droższe buty, ktoś tańsze. Bardzo proszę, będą duże skrzynie w różnych rozmiarach. Panowie z Sotu SUS będą pilnować wejściu, czy ktoś nie próbuje wejść bez tych kapci. Potem kapcie można sobie zdejmować, ponieważ one są dla... Na drugiej mszy świętej ja widziałem, jak się w parę osób wkurzyło. Ale to już jedna kobieta zasłoniła twarz i kiwa głową. A druga weszła i po mszy świętej powiedziała mi szczerze, proszę księdza, co ja pomyślałam? A pomyślałam, że jak ksiądz to wprowadzi, to ja zmieniam parafię. Ja podpuściłem jeszcze ludzi na pozostałych mszach. Mówię, części ludziom się zapaliła lampka. Mówię, moi drodzy, dla kobiet będą różowe kapcie, dla mężczyzn będą niebieskie. Proszę się nie martwić, są to markowe kapcie, nieścieralne, bardzo dobrej firmy o nazwie Prima Aprilis. No i wtedy poszło, bo to, co zrobiłem tu w katedrze, jeszcze są przedstawiciele z katedry. Jak budowali metro, to ja wyszedłem i też była ta sytuacja, że to było 7 lat temu, kiedy 1 kwietnia był dzień świąt. I na każdej mszy świętej ogłaszałem, moi drodzy, dyrekcja budowy metra 2 tygodnie temu zgłosiła się do mnie, żeby wybudować odnogę stacji metra do podziemi w katedrze. Bo blisko, tam 500 metrów, mówię. Ponieważ mamy zbudowane już podziemia, odpada koszt budowy podziemi. Tylko doprowadzenie nitki kolejowej. Ponieważ prawo unijne budowlane, to zmyślałem, już oczywiście wszystko zmyślałem, to tak. Wymaga konsultacji społecznej, choćby ustnej. Dlatego pytam, kto jest za tym projektem? Niech podniesie rękę do góry, ponieważ przez 2 lata dojazd i odjazd ze stacji katedra będzie gratis. 3/4 ludzi w kościele, ręka do góry. Na sumę przychodzi. Ja mówię bardzo dziękuję za poparcie, ja też popieram. Ta stacja będzie nazywała się Prima Prince. No i tak na sumę przychodzi świętej pamięci, naprawdę mój wielki autorytet, ksiądz arcybiskup Henryk Hozer świętej pamięci, tu spoczywa w katedrze, w podziemiach. Przychodzi, mówi, ja bym chętnie odprawił mszę świętą z księdzem. Ja mówię, księdze arcybiskupie, ale będę miał kilka ogłoszeń. Ja czekam na to jedno. Bo już mu zakonnice doniosły, bo były na pierwszej mszy. A podniesie ksiądz arcybiskup rękę? Oczywiście. I proszę Państwa, mój największy sukces prymisowy. Mianowicie, kiedy mówię znowu ten tekst, już nie będę powtarzał, arcybiskup również ręka w górę, prawie cały kościół ręka w górę. Następnego dnia spotykam panią Beatę, która była na tej mszy z mężem, a jej mąż jest prawnikiem budowlanym, więc facet kuty na 4 łapy w tej dziedzinie. I ona mówi, proszę księdza, powiem księdzu szczerze, co mój mąż myślał w czasie księdza ogłoszenia. Cytuję, więc przepraszam za lekko szorstkie słowa. Cytuję. Co ten proboszcz pieprzy? Zmiana
budżetu, przeprojektowanie. Trwa to 2-3 lata, a on w 2 tygodnie. Ale potem pomyślał, a może oni to zaczęli dużo wcześniej. I podniósł rękę. Prawnik budowlany. Wtedy byłem prawdziwie dumny z siebie. Drodzy Państwo, koleżanka mi tutaj z wydawnictwa pokazuje, że już powoli nasze spotkanie dobiega końca. Ksiądz za chwilę będzie podpisywał książkę. Wesołego rogikanie świętej pamięci. O! Pan jest... Dzień dobry, cześć i czołem. Jestem Wesoły Romek. Mam na przedmieściu domek, a w domku światło, woda, gaz. Zaśpiewam jeszcze raz. Ale przepraszam, to pan jest tym Wesołym Romkiem? Nie, myślałem. Ja jestem reżyserem filmów z Wesołym Romkiem. A, brawo, dziękuję. Ukradł Barenia ode mnie Wesołego Romka. Aha. Bo on grał w paru filmach. Ojej. Rób Grzeszkie i Capri. Capri, tak. Tak, później jeszcze w kilku, jak już zapomniałem. Przepraszam, pan ma na imię? Krzysztof. Panie Krzysztofie, lawinowo narastający szacunek i wdzięczność. Brawo dla pana. Dajcie, bo może będzie aneks do tej powieści. Bardzo dziękuję, super. Kultowa scena. Ja tylko chciałem słówko właśnie powiedzieć, bo pani Kasia już zaczęła, że będziemy kończyć. No będziemy kończyć niestety, ale odsyłam was wszystkich jeszcze na stoisko wydawnictwa numer 58, gdzie można w bardzo promocyjnej cenie zakupić książkę i poprosić księdza o dedykację. Ale już tutaj z tego miejsca chciałem zaprosić za tydzień, 21 w niedzielę o godzinie 17, do parafii czcigodnego księdza proboszcza, to jest pod wezwaniem nawrócenia świętego Pawła przy Kobielskiej 10, centrum świata na Grochowie. Dokładnie. I tam już nie będzie żadnego ograniczenia czasowego. Tak, możemy do rana. Do rana, tak jest. Dziękuję bardzo. Zapraszam was wszystkich. A za 2 tygodnie będę w katedrze. Za 2 tygodnie w katedrze o 12.30 będę odprawiał i podpisywał. A książki 28. Bardzo dziękuję pani Kasi Skarpetowskiej za poprowadzenie spotkania, za napisanie książki. Brawo! No i oczywiście księdze Wybysy. Brawo! Dziękuję serdecznie. Dzięki tobie świat jest radośniejszy i myślę,